Cześć wszystkim, tutaj ponownie Artur Knight Janczak. Dziś chciałbym wam pokazać grę Hoken, ponieważ udało mi się zdobyć betę, a raczej twórcy postanowili mi wysłać kluczyk. No i co? No i chciałem ją wam pokazać. W chwili obecnej to, co widzicie na ekranie swoich monitorów, telewizorów, w zależności na czym oglądacie mój materiał, to jest menu główne. Przynajmniej w becie tak to wygląda. Tutaj jest mój mech. Jak widzicie, jest no piękny. Nie no, dobra, na serio. No mech jak mech, kupa złomu. Tutaj są wszystkie atrybuty ekwipunku, a raczej głównie broni, jakie posiadam. Przejdźmy do tej sekcji. Tutaj mamy dodatkowe itemy, w które się wyposażyłem. Tu można kupować upgrade'y. Jak widać, no za dużo ich jak na razie nie mam. Optymalizacja, no to jest przyznawanie dodatkowych punktów do danych umiejętności. W chwili obecnej mam zwiększony damage, zadawany przeze mnie damage o 0,16%, czyli całkiem sporo. Oczywiście można wybrać zupełnie inne, czyli tutaj odejmiemy i na przykład, no nie wiem, będziemy mogli szybciej unikać ataków. W Body Shopie, no to jak sama nazwa wskazuje, można kupować części do naszego robocika. A Paint Shop, no to wiadomo, pomalujemy sobie tego złomiaczka. To tak pokrótce, no bo jak każdy z was będzie mógł w tą grę zagrać, to sam sobie sprawdzi co i jak. Wracamy do garażu. A, jeszcze tutaj wykupiłem sobie zarówno podwójny exp na 3 dni i Hoken Points, czy Hoken Credits, tak to się nazywa. Już nie mam, chyba Hoken Credits, tak. No, w becie, jak widać, troszeczkę mnie rozpieszczają, no ale bez przesady. Przechodzimy do gry, tutaj mamy trening, jakby ktoś chciał się nauczyć co i jak, ale to ominiemy. Tutaj mamy dostępne tryby na chwilę obecną. Weźmiemy Team Deathmatch. Mam nadzieję, że nie znajdzie mi jakichś koksów i nie dostanę szybko, jakby tu mówić, powiedzieć tak ładnie, albo nieładnie, w ciry. Ok, jesteśmy ready. Czyli już możemy zaczynać. To jest nasze lobby. Zawsze jak zginiemy, to będziemy do niego wracać. Zresztą zobaczycie sami. Przechodzimy do gry. Dobra, jesteśmy. Ogólnie może chwilkę się tu porozglądam sobie, popatrzcie jak to wygląda. Patrzcie sobie na kokpit. Moim zdaniem jest nieźle. Twórcy fajnie to wszystko zaprojektowali. No takie jakieś unikatowe, może nie oryginalne, ale jakieś inne. Tym bardziej, że teraz tych produkcji pojawiło się naprawdę sporo na rynku. Więc taki tytuł jest miłą odskocznią. O, trzymając shift poruszamy się szybciej, możemy unikać. Bądź szybko biec, bo raczej nie wiem, czy on przypadkiem nie lata troszeczkę nad ziemią. O, tu jest przeciwnik, może go dorwiemy, bo zaraz inny mnie nie dorwie. O, jest. Uda się, czy się uda? Udało się, pięknie. Ok, troszeczkę mało mi życie zostało, 154. Nie wiem, mówiąc szczerze, którym się naprawię. Fajnie by było wiedzieć. Tu mamy radar, a jak R wcisnę? Okej, czyli tu się naprawiam. Cóż. Aha, czyli to chwilę jakby zajmuje. Zanim się naprawię, może tego też nam się uda tu dorwać. Może go obkrążymy. No dalej. Tak, udało nam się, nieźle. No poprzedni mecz nie był taki dobry dla mnie. Okej, tu chyba mam kogoś ze sobą. Albo nie jestem pewien, może... O, tu mamy. No i po mnie. Ale dwóch zabiłem. Jak na razie jest nieźle. No, tak jak wspominałem wcześniej, tu możemy sobie jeszcze przyłączyć broń. Pokażę wam tą drugą, jaką posiadam na chwilę obecną. No nie wiem, czy jest to jakaś tam lepsza, ale... Też jakiś machine gun. Czyli w hurcie strzelamy po prostu. O, chyba chce mnie obejść przeciwnik dookoła, czy nie? Zaraz się dowiemy. Nie.
No, chyba nie zdążyłem uniknąć. Rzucimy jakiś granat? Nie, 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 nie załapie się nam. A, chowa się cwaniak. Dobra, to ja się trochę naprawię w tym czasie. O, tu jest jakiś cwaniak. O, wspólnie tutaj z kolegą go dorwaliśmy. O, tu też ktoś jest. Nie wiem, czy ktoś mnie od góry nie atakuje. Dobra, nie ma czasu, trzeba tego dorwać. Ładnie. Dorwaliśmy go. Jak zabijemy przeciwnika i przejdziemy przez jego jakby zwłoki, to odzyskujemy też troszeczkę zdrowia w naszym mechu. No i ponownie w lobby. Ale szybko wracamy do akcji. I lecimy dalej. Trzeba jak najwięcej przeciwników załatwić. Nie ma się co. O, jest! Już jakiś kolejny do załatwienia. Okej, jest dwóch. O kurde, dobra, wcisnąłem T. Czyli chciałem pisać. Może asystę jakąś chociaż zaliczyłem? Nie, chyba nie, ale zaraz jeszcze podejrzę. Lunch. A luncha nie mogę, czyli coś pisałem. Coś mi się złączyło. Teraz zobaczymy. Nie, a możliwe, że go zabiłem? Coś, no nieważne. Jedziemy dalej. Nie ma co tutaj się rozdrabniać. O, są. Cześć, kolego. Trafiłem cię w ogóle wcześniej? Na razie to ja obrywam. No jak widzicie, tutaj jest podane wszystko, zostałem zabity i gracz ma level 10. Ja mam chyba level 0 albo pierwszy. Jest spora różnica. Jak ktoś rozwinie swoją postać, albo raczej swojego mecha, no to od razu czuć, że ma o wiele potężniejszą maszynę. Że nie jest to jakiś tam nubek. O, przynajmniej tego mi się udało załatwić. Tylko no, ktoś, kto posiada konkretnego mecha z niezłym uzbrojeniem. O, tu jesteśmy u góry. Może ich troszeczkę zejdziemy od tyłu. O, tego się udało. Ale nam uciekł. A wspólnymi siłami go dorwaliśmy, nieźle. A tu jeszcze jeden, jak się schował cwaniak. Ale dorwiemy go, dorwiemy. Ej, ktoś mi killa zabrał. Trzeba uciekać. Czekajcie, chyba którymś tu z przycisków dało się oddalić, nie? Nie da się? Kontrol, nic, spacja, nie. Szkoda, pamiętam, że wcześniej którymś mi tutaj... No, nieważne. Teraz nie ma czasu, trzeba walczyć. Okej, okay, znowu wspólnymi siłami załatwiliśmy przeciwnika. A tu następny biegnie, no co za upierdliwe roboty. Ale nie wiem, czy tego mi się uda. Nie, nie udało mi się. Tak, na razie chyba nie jest źle. Nie ma podanych ogólnych statystyk. Albo przynajmniej nie dojrzałem. Ile tu mamy? Nie, a nie, na dole jest. No i oni 22, my 18, to trzeba było się troszeczkę poprawić. Już mnie ktoś tu bije. Gdzie? Kto? To był przeciwnik? Nie. Gdzie ktoś strzela? To jest... Nie, nie. Orientacja w terenie jak na razie kiepska. Może popatrzymy sobie na widoczki. No tak. Miasto, metal, metal, miasto. Pięknej natury, ale Far Cry 3 tutaj nie uświadczymy. O, jest jakiś chętny do zabawy. Zaraz go tu dojedziemy. No dalej, dalej. Poszło tak dla mnie, ładnie. No i to jest to. Dobra, dalej, dalej, dalej. Następny, następny. Może się uzdrowimy trochę. Ja to wystrzeliłem? A, to się wystrzeliwuje jakby. Aha. Czyli ja mogę też kogoś uzdrowić, jak wystrzelę. No patrzcie, widzicie, czego się nauczyłem? No ogólnie to mój trzeci mecz, więc musicie wybaczyć moje jakby takie braki w wiedzy. Uuu, ładnie. Ale ktoś jest za nami? Jest. Nie widzę. Może go dorwiemy. Ucieka. A, dorwał mnie.
z Flakken. To chyba był w Unreal Tournament. Tournament. Niech będzie tournament. No. Szkoda, że nie udało mi się zobaczyć, jak ta broń działa. Troszeczkę za szybko to się wszystko potoczyło. No, radar mi wskazuje na przeciwników. Na razie tamten mnie nie widział, a ten z przodu... No, ten z przodu mnie niestety widział. Teraz pewnie się na mnie rzucą i nic ze mnie nie zostanie. Jest tu ktoś? O, jest! No, ładnie. Ale chyba go dorwę. Pięknie. No, po prostu poez. O, tu następny. Nie wiem, czy tu zdążę rzucić granat. Okej, okay, ktoś mi pomógł. Tu ile? 45 sekund do rzucenia heala. To spróbuję troszeczkę z daleka. O, udało się jakiś. Jak tam wychodzimy? No, remisik, ale gonią mnie. Muszę uciekać. Nie wiem, czy mi się uda. Zobaczymy. O, brakło mi paliwa. Na razie jakoś się udaje. Dobra, granat mi się jakby już odnowił. Mogę go znów użyć. Też wolałbym heala użyć. Dobra, poczekamy chwilkę, może mnie nie dojrzą. Przykampimy. Wiem, że nieładnie, ale... Fajnie by było nie zginąć. Okej, weźmiemy to. Super. No, od razu czuję się silniejszy. O, ten już mnie dorwał. Rzucimy granat. Dostał. Ale nie, brakło. Może go dorwą jeszcze. Wiem, że go chłopaki atakowali. Został nam czasu. 4 minutki. A, to nie wiem, czy nawet zdążymy. Zresztą chyba najważniejszy element i tak wam pokazałem. Ważne, żebyście wiedzieli, jak gra wygląda. Jak się prezentuje, o co mniej więcej chodzi. No, tak w Team Deathmatchu o co może chodzi, no trzeba zabijać. Zabijać, jak najwięcej zabijać. Ale dostałem. Nic nie widzę. Ludzie, co tu się dzieje? No jest lekki chaos, to na pewno. Dobra. Nie wiem, czy wziąłem... A, wziąłem sobie? Nie, chyba nie. Nie wiem, wziąłem sobie to dodatkowe życie? No, tego się już nie dowiemy. Ale chyba nie. Chyba gdzieś zgubiłem po drodze. Dobra, jeszcze coś tam szybko. Niby 3 minutki. No i coś puściutko. A, tam jest jakiś przeciwnik. Dobra. Jeszcze jeden kill, postaram się zdobyć. Jeszcze jeden dla was. Albo zginę zaraz. Okej, zginąłem. To może jeszcze jedna próba. To już naprawdę ostatnia. Jak tam w ogóle mamy KD? 6 do 9, no 9 asyst. No, tragedii nie ma, ale pro graczem bym się nie nazwał, przynajmniej jeżeli chodzi o Hoken. Tutaj widzę, załatwili kogoś. Tam ktoś biegnie. Może jeszcze się coś uda. Rzućmy granat. Zobaczmy. 2 na 1. Nie miałem szans. No trudno. Okej. To by było na tyle. Nie wiem, czy wam się gra spodobała. Mnie się ogólnie podoba. Troszeczkę inny tytuł. Przynajmniej w stosunku do tych gier, które mamy, teraz pojawiły się na rynku. Na razie to jest beta, trzecia już beta zresztą. Z niebawem powinna się pojawić pełna wersja. No co, niebawem też przedstawię wam, pokażę wam swój filmik z multiplayera Medal of Honor Warfighter, tak jak obiecałem. Do zobaczenia.